Witam was wszystkich po raz kolejny, Tomek Antry 3451. I to jest, są następne odcinki mojego Zagrajmy w Kangur Kakao. Tak, ostatnio przeszliśmy pierwsze trzy poziomy w tej grze. No, poznaliśmy takie podstawy, przeszliśmy też kilka pierwszych dodatkowych etapów. No, zebraliśmy całkiem sporo monet, 320. Oczywiście jak na całą grę to mało, ale no po prostu, wiecie. Raczej więcej się nie da w trzech poziomach zebrać. No chyba, żeby były wszystkie poziomy dodatkowe, bo jak wiecie, to jest poziom normalny. Więc na poziomie trzecim nie powinno być dodatkowego etapu. No ale okej. Tak, teraz zajmiemy się poziomami piątym, szóstym, czwartym, piątym, szóstym i siódmym, który jest poziomem z bossem. Tak, czyli dzisiaj zakończymy taki jakby pierwszy świat w tej grze. No więc zaczynamy poziom czwarty, który na mapie wygląda jak wyspa i w istocie taką wyspą jest. Tak, jest to jeden z takich poziomów, w których kamera ustawia się z lewej, znaczy z lewej, no po prostu z boku kangurka. No to troszkę nam zmienia sterowanie, ale nie jest tak źle. Takich poziomów w grze również jest kilka. Wodę oczywiście unikamy. No i mamy pierwszy dzisiaj znak z czaszką. Tym razem oznacza on... Zaraz zobaczymy co. Tutaj mamy nowych przeciwników, takie jakby muchołówki czy rosiczki. One potrafią być dosyć niebezpieczne. Wow! Mały włos. Wow. Dałem radę. Tak, tamta czaszka oznaczała takie platformy, które się zapadają pod naszym ciężarem, gdy na nie wejdziemy. Na nich są dodatkowe monety, ale udało mi się zebrać. Tutaj mamy następny znak z czaszką, czyli taką jakby przepaść z wodospadem. Tak, na poziomie łatwym tej przepaści nie ma. Możemy spokojnie sobie przejść. Okej, mamy tu taką jakąś dziwną, ruszającą się ścianę. I w środku troszkę stalaktytów. Okej, teraz zobaczcie. Brakuje mi 4 monet do dodatkowego życia. I mamy dużą monetę. I gdy ją zbieram, nie liczy się... te monety nie liczą się jako dodatkowe życie. Ponieważ aby zabrać dodatkowe życie, musimy mieć pełne 50 monet. Nie może być tak, że przekraczamy tą liczbę i dostajemy za nią życie. Takiego czegoś nie ma. Okej. Tutaj mamy takie totemy, które się wynurzają i zanurzają w lawie. No tutaj też musimy być cierpliwi. Pamiętajcie, że kule ognia też mogą nas zranić. Teraz skoczę tam. O, miło. Dodatkowe życie. Tamte serce mi niepotrzebne. Tak więc lecę tutaj. Ledwo co? Kula by mnie dostała. Okej. Teraz z powrotem na ten totem. I przeskakujemy tutaj. Teraz rozbijamy taki kamień z oczyma, które się na nas patrzą. Tak, to jest taki moment, w którym przenosimy się w takie jakby 3D. Można tak powiedzieć. Teraz pająk szybko. Okej, teraz tutaj jest znak z czaszką kolejny. Tym razem są to oczywiście takie skały, które się staczają. Teraz takie, nie wiem jak to nazwać, walce kołyszące się. One nie są śmiertelne tak jak walce w poziomie trzecim, no ale na nie też raczej uważajcie. Też czekamy na odpowiedni moment. Tak, i co jeszcze do tamtych, takie słówko jeszcze co do tamtych kul. Czekajcie, aż wszystkie odłamki z kuli, kiedy ona się rozbija, znikną, bowiem odłamki też wasz, też was mogą zranić. Więc bądźcie cierpliwi. Kolejny pająk.
Tak, w tych klejnotach nic nie ma. Teraz prosiak. Tak, znowu powracamy do elementu 3D. Teraz trzeba skakać nad tymi tutaj, po tych słupach. Ale tym razem nie słupach ognia. Okej, tu mamy monetę położoną tak nad przepaścią. Skaczę? Udało się. I mamy dodatkowe życie, bowiem mamy równo 50 monet. No, 400, ale wiecie, podzielne przez 50. Dobra, teraz szybko. Tutaj chyba coś było? Aha, nic nie ma. Dobra, w tym klejnocie na pewno nic nie ma. No. Proszę cię, zabij go. Dobra. Jakoś sobie poradziliśmy. Okej, znowu element 2D. Stawiam flagę w tym tunelu. I mamy kolejny znak z czaszką, bo kiedy tylko tutaj wyjdziemy, ściga nas ogromna kula. I musimy przez nią uciekać. Tutaj jest wnęka, więc się schowamy. Szybko idziemy w kąt. Bo pamiętajcie, odłamki też mogą was zranić. A ta kula jest na tyle duża, że może was zabić jednym uderzeniem. Okej, tu wszystkie monety zebrane. Idziemy dalej. Nic nas nie powstrzyma. Tak, kolejny znak z czaszką i most. To nie wróży nic dobrego, czyż nie? Tak, ten most się rozpada. Ale na poziomach normalnym i łatwym... Możecie spokojnie przejść, nic wam się nie stanie. Problem jest tylko na poziomie trudnym. Tam już nie jest tak różowo. Most się zapada o wiele szybciej. Te mosty już się nie zapadają. Zero strachu. Okej, tutaj postawię flagę, bowiem czasami kangurek o tej półki nie chce się złapać. Nie wiem dlaczego, ale czasami nie chce i leci do wody. Okej, tu mamy teleport końcowy, więc teraz do niego wchodzę. Okej, no i jak mogliście zauważyć, nie było tutaj dodatkowego etapu. No, tak więc zapisujemy grę i za chwilę wracam, bowiem pokażę wam etap na poziomie czwartym, który jest, tak się składa, dostępny tylko na poziomach łatwym i trudnym. Tak, wiem, że to trochę głupie jest, ale wiecie, co złego to nie ja. Okej, tak więc za chwilę wracamy. Dobra, poziom łatwy i no jestem już przy końcu tego poziomu, ale widzicie, tutaj są takie platformy. Teraz na nie skaczę. Tutaj jest następna, tylko trzeba uważać, żeby nie spaść. I już powinniście widzieć wejście do dodatkowej planszy, do etapu bonusowego. Tak, dosyć sprytnie ukryte. Okej, i dodatkowy etap numer 4. Tak, widzicie, są takie platformy poukładane. Tak, ja już tutaj wszystko wcześniej zebrałem w poprzedniej grze, więc tutaj nic nie znajdziemy teraz. Jednak powiem wam, że tutaj są na tej planszy duże monety i rękawica na samym szczycie tej piramidy. No właśnie, dotarłem na sam szczyt. Tak, i tutaj trzeba skakać po tych wszystkich platformach i zbierać duże monety. No i na końcu mamy nagrodę rękawicę. Tak, tutaj się nie da zginąć. Jest to taki dodatkowy etap, w którym nie da się zginąć. Jednak trzeba być szybkim, bowiem jak widzicie, te platformy się zapadają. No więc, no, ten etap dla początkującego gracza może sprawić niejakie trudności. Ale my już go mamy z głowy, tak więc wracamy na poziom trudności normalny. I oto jest, poziom trudności normalny. I mamy piąty poziom. No, takie jakby domki widzimy, wiatrak. No, zaraz się przekonamy, co to jest. Wsi spokojna, wsi wesoła, ale pogoda pod psem. Deszcz pada, mgła się leje. Dobra, tutaj... no może najpierw się zajmę tą roślinką. Głupi błąd. Teraz szybko te monety zebrać, zanim się odrodzi. Dobra. O, jeszcze jedna moneta i mamy życie.
No i właśnie o tym mówię. Dobra, teraz drapujemy się tutaj. Mamy taki kamień na śliskim zboczu. O, mała moneta. No cóż. Tak, przez tą wodę na razie się nie przeprawimy, bo ja wiem, jak widzicie, te słupy no powodują takie spięcia. Więc musimy zniszczyć źródło prądu, czyli ten wiatrak. Tak, teraz możemy normalnie wejść do wody. Aha, tą monetę na górze się dostanę. To też rozwalę. Okej, tutaj są takie platformy. Na łatwym poziomie trudności, pamiętam, tam jest rękawica. Tutaj jej nie znajdziemy jednak. Teraz zbiorę tamtą pojedynczą monetę. Okej. Jeszcze jeden ten wiatrak, prosiak. Nie wiatrak, tylko słup. Okej, i mamy domek. Rozbijamy drzwi i mamy wejście do piątej dodatkowej planszy. Wow. Dziesiątki roślin chcących nas chapnąć. Bardzo niebezpieczny dodatkowy etap. To na pewno mogę wam powiedzieć. Wow, udało się. Nie chcę dać się chapnąć. Dobra, na razie jakoś idzie. No, tej tutaj na pewno nie uniknę. Więc na razie rozbiję to. O, rękawica. Nada się. Okej, tu nic nie ma, więc nie będę ryzykował. Okej, teraz ty. Udało się. Teraz szybko monety. Na bok. Spróbuję. Miło, że spróbowałem. Szkoda, że się nie udało. Okej, teraz shift. Tak, widzieliście właśnie rzut rękawicą w akcji. Po prostu kangurek rzuca rękawicą. Ona likwiduje przeciwnika, kieruje się samonaprowadzająco. I po prostu przeciwnik trafiony taką rękawicą odnawia się dużo wolniej niż przeciwnik trafiony normalnie. Wręcz mogę wam powiedzieć, że on się nie odrodzi, aż skończycie ten poziom. Mogę wam to wręcz zagwarantować. Ups, nieciekawie zaczyna to wyglądać. Dobra. Użycie, całe szczęście. Okej. Nie chcę tej likwidować, kurczę. Uciekaj! To było niemiłe. Myślałem, że wskoczę między tamte rośliny, a aha, nie postawiłem flagi, więc nie wiem, gdzie byłem. A gdzie nie byłem? Okej, tutaj tylko nie byłem. I tutaj. Więc to wszystko. A nawet jeśli nie, to i tak sporo na tym poziomie dodatkowym zyskałem. Okej, teraz ta roślina. Teraz ten most. Szybko skok! W ostatniej chwili. Tak, ten most się zapada, a my chcemy się dostać na tą wyspę ze taką studnią i kilkoma monetami na skałach. Dobra, skaczemy teraz w dół do takiej oto ślizgawki. Tak, mógłbym ją pokonać na pełnej prędkości, jednak ja hamuję, bo chcę zebrać po drodze jak najwięcej monet. Jakbym zebrał wszystkie, to bym oczywiście pokonywał na pełnej prędkości, bowiem po co tracić czas? Wiecie. Okej. No, poza tym... Tu w tej grze zbieranie oczywiście wszystkich monet nie jest obowiązkowe, ale wiecie. Monety to życia, życia ułatwiają grę.
Ale mogę powiedzieć, że w drugiej części Kengur Kakao, z której oczywiście też będzie ode mnie Zagrajmy, no w drugiej części te monety pełnią dużo ważniejszą rolę. Ale tutaj mówię, że nic